Znamy już wyniki głosowania na projekty Jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, na które zadania głosowali jaworznianie najchętniej. W głosowaniu oddano łącznie 17 797 głosów. W tym w sposób elektroniczny oddano ponad 5 tysięcy głosów, natomiast 12 tysięcy głosów oddano tradycyjnie. Dwa duże projekty uzyskały najwięcej głosów. Projekt pod tytułem Bezpieczne Jaworzno, nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach, którego wnioskodawcą jest pan Mirosław Pieczara, uzyskał 4682 głosy i został przeznaczony do realizacji. Drugi najbardziej popularny projekt to Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa. Niestety ten projekt, pomimo uzyskania bardzo dobrego wyniku 3982 głosów, nie został przeznaczony do realizacji. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wybrał cztery zadania, które będą przeznaczone do realizacji w przyszłym roku. Tak więc będzie to Bezpieczne Jaworzno, nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach. Drugi projekt przeznaczony do realizacji to uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie. Wnioskodawcą tego projektu jest Angelika Woźniak. Na jej projekt oddano 730 głosów. Pierwszy raz w życiu brałam udział w tym projekcie budżetu obywatelskiego i wygrałam. To jest niesamowite przeżycie. Tyle ludzi, co oddało raz głosy w formie pisemnej, elektronicznej. Chciałabym serdecznie wszystkim podziękować, całym mieszkańcom Jaworzna. Kolejny wniosek to jaworznickie przystanki rowerowe w Geosferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów. Wnioskodawcą tego projektu był pan Kamil Łach. Ostatni projekt, który zostanie przeznaczony do realizacji, to projekt Naturalny Plac Zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach. Wnioskodawcą tego projektu jest pan Filip Kucharski. Na ten projekt oddano 758 głosów.